Dzień dobry! Dzisiaj premiera nowego dodatku Crowd Zenith i dlatego właśnie dzisiaj otworzę Elite Trainer Boxa z tego dodatku, także chyba to jest mój pierwszy opening na premierę w dniu premiery Holiday Setu i chciałem bardzo serdecznie podziękować za tego boxa sponsorowi dzisiejszego programu Pokemarketowi. Bez niego nie byłoby możliwe otworzenie tego boxa dzisiaj. Obczajcie ich stronę, link w opisie. Lećmy z boksem! Całość prezentuje się w taki oto sposób. Jest potężny Lucario. Jak każdy holiday set, ten ETB zawiera 10 boosterów z nowego dodatku. Normalne ETB-ki zawierają 8 boosterów. ETB z holiday setów zawierają ich 10. I tak jest w przypadku również Crowd Zenith. Dobra. Zobaczmy, co jest w środku. Crown Zenith jest to ostatni dodatek z ery Sword i Shield. Główny set zawiera 159 kart i jedną kartę Pikachu w specjalną arcie, która ma numer 160x159. Set ten zawiera również subset Galarian Gallery, który liczy 70 kart z cudownymi artami. W tym zestawie znajdziecie też wiele starszych kart, już istniejących, z nową oprawą graficzną. W niedzielę będzie miał premierę na moim kanale film z top 10 najlepszych i najładniejszych kart z Crowd Zenith. A teraz cieszmy się premierowym openingiem. Koszulki prezentują się w taki oto sposób. I są to standardowe koszulki z Elite Trainer Boxa. Jest kod na tego ETB-ka. Można sobie wpisać. Jest promka Lucario V-Star. Ja jak zwykle wiecie, ja takie rzeczy otwieram, ja lubię sobie taką promeczkę samemu zakoszulkować. Swoją koszulkę, nie trzymać tego sealed. Bo lubię poczuć też tą kartę tak naprawdę i trzymać ją sobie w albumie ładnie zakoszulkowaną. Lucario Vistal promo, 291 promka z ery Sword i Shield. Czy ostatnia? Nie mam pojęcia, ale... jedna z ostatnich. Na pewno Lucario w koszulce przyświeca openingowi dzisiejszemu. Kostka energii, standardowo jak w ETB-kach. Przegródki, standardowo jak w ETB-kach. V-Star Marker, to chyba ostatni dodatek, który będzie dodawał V-Star Markery. Już niedługo premiera kart EX, gdzie V-Star Marker będzie zbędny. Znaczniki i kosteczki w żółto-czarnych barwach. A są spoko. Ale to nie jest moje top 1 kostek. Box pusty, bo boostery już trzymam w ręce. Jest ich 10, zgadza się. Nie zostałem oszukany na boostery przez The Pokemon Company. Kiedy on się w końcu będzie wykąpany, to ja nie wiem, na razie jest kąpany. Także Crowd Zenith wjeżdża. Będę leciał wolniej troszeczkę, będę chciał się przyjrzeć tym artom, jak one wyglądają, jak te boostery są skonstruowane, co tutaj ciekawego wpadnie. Także lecimy. Kot 4 przekładam za 2 i jest Galarian Meowth, pierwsza moja karta z Crowd Zenith. Zwróćcie uwagę, taki symbol setowy ma Crowd Zenith i po tym możemy rozpoznawać karty. Energy Retrieval, to jest reprint. Shinx, Vesta, Dusclops, Metang, Luftdisk, Reverse i Tauros. Nie holograficzny, no pierwszy booster. Nic ciekawego, przyznam szczerze. A to dlatego, że przykryłem Lucario kodem. Nie przyświecał. Teraz już będzie przyświecał. Let's go next. Kodzik. 4 za 2, no i teraz przy przyświecającym Lucario Tangela, Baltoy, Meowth, Wailmer, Shinx, Energia, Friends in Hisui, fajne, Carvanine, Lost Vacuum, jaki ma cudowny art. Ta karta jest gigagrywalna i w tym arcie podoba mi się dużo bardziej niż w tym z Lost Origin. Deoxys, Galar Gallery. Kozacki.
ile szczegółów jest na tej karcie. I te wszystkie karty, zobaczcie, tu jest Fan of Ways, tu są scrolle, tu jest urna, tu jest ta latarnia. Masa szczegółów, super. I na końcu Ditto, Holo. Bardzo dobry booster, dwa dropy na dy, Deoxys i Ditto. Proszę bardzo, pyk i pyk. Lecimy dalej. No to takich boosterów więcej poproszę. Takich boosterów więcej. Będzie człowiek zadowolony. Cloud Zenith to jest jednak, jak większość holiday setów, głównie set dla kolekcjonerów. Tutaj jeśli są grywalne karty, to niekoniecznie nowe, raczej to są po prostu przedruki starszych kart. Pokémon Catcher. I jest Holo Energia. W tym secie można trafić Holo Energię. Super. Wailord. Nie holograficzne, ale ja sobie Holo Energię zakoszulkuję. Bo one fajnie wyglądają w talii, te Holo Energie. Także przydadzą się. Nie wiem, czy będę używał gdzieś metalowych energii w najbliższej przyszłości, ale jakbym miał, no to taką holo już bym wrzucił, a najlepiej więcej, żeby było tych holo energii, żeby móc wszystkie wrzucić, a nie tylko jedną. Energy Switch, Krokorok, Oranguru, Reverse i Zeraora, nieholograficzna. No dobra, wszystko fajnie, ale poza tym Ditto holo nie było jeszcze dropu na rerce. Poproszę w takim razie tym razem o drop na slocie rare, a zaczynamy od Starly tym czasem. Pokeball, Yangus, Cherubi, Energia, Rescue Carrier również dostał cudowny art. No przecież wspaniałe są te arty. Friends in Sinnoh. I tą kartę w full arcie, ojej. Dodatkowo właśnie te karty z autografami. Hop, zobaczcie, reverse z autografem Hopa. No przecież to jest tak fajne. I Kyogre holo. Znowu holo. No to tu musi czekać na mnie jakiś potężny drop, jak daje mi na początek tylko holo. Tak? To musi tak działać, co nie? Najpierw holo. I potem wjeżdża jakiś Charizard czy coś. Oddish, czy te właśnie galariańskie arty z Galar Galery. Strasznie ciężko to mówić. Spróbujcie powiedzieć szybko 30 razy Galar Galery. Luxio, Reverse i Executor nieholograficzny. Zaczynam się obawiać o skuteczność tego ETB-ka, tego konkretnego. Kodzik. 4 za 2. Panyard. Seal. Rockruff. Aron Stone, Riolu, Energia, Shaymin, Frenzin, Hisui, Carvanine, Radiant Eternatus. Tak jest, to jest karta, którą chciałem trafić z tego setu. Świetna, art cudowny, grywalna, być może. No piękny jesteś, Radiant Eternatusie, właśnie dlatego otwieram tego ETB-ka, ale tu coś jeszcze jest. Zacian V, nowy Zacian V, fajny. Ale Eternatus mi się podoba zdecydowanie bardziej. Eternatus to jest drop, Zacian to jest, no, taki dodatek miły do tego Eternatusa. Proszę bardzo, jeszcze raz. Jak to się błyszczy, dobrze. No i to, ten Zacian oznacza pierwszy drop na slocie Rera. Ale spokojnie. Jest tu trochę jeszcze boosterów. Są lepsze dropy do wyciągnięcia na tym slocie. Przez to przelećmy w miarę szybko. Te arty już widzieliśmy. Great Ball z tym samym artem, który już był kiedyś. No to dziwne akurat. Swablu! Galar Gallery. Ładnie. Te Swablu. Widzicie to teraz na ekranie. Te karty tworzą też taki wspólny art. Jan Mega. No to jedna z kilku kart do wspólnego artu jest Swablu. Fajne te góry w tle. Leci sobie do Swablu, udaje chmurkę.
spoko, podoba mi się. To coś takiego jeszcze poproszę. Giga na slocie rerki. Nie obraziłbym się, coś giga na slocie rerki. Będę bardzo ukontentowany. Baltoy, Galarian Meowth, Wailmer, Shinx, Corphish, Energia. Znowu Lost Vacuum, troszeczkę taki niewyraźny jest ten Lost Vacuum, troszeczkę tuż się rozmazał chyba. Uj, to wszystkie te karty. Nie wiem, czy to dobrze widać. Powinno być widać, zobaczcie, ten Jumping Kick. To wygląda troszeczkę jakby było pogrubione. Tu już jest trochę lepiej, ale też mam wrażenie, że takie trochę ten tusz się nałożył. Entei Reverse i Volcarona nieholograficzna. No to poczekajmy na magię ostatniego boostera. No inaczej mam wrażenie, że ten dropik przeciętny obawiam się. Obawiam się, że przeciętny. A z tego dodatku powinno dropić. To jest tyle świetnych kart do trafienia. Digging Duo, Girafarik, Pinchu Cinchu Cinchu, Friends in Hisui, Reverse i Friends in Hisui Full Art. Szkoda, że to nie są te Friends in Sinnoh, ale i tak świetne jest. Irida, reszty Adaman, reszty nie znam, nie pamiętam, sorry. Ale to nic. Friends in Hisui Full Art. No na to czekałem, to jest właśnie mój drop ze slotu Rare, na który czekałem. Przejdźmy przez trafy w takim razie. Przejdźmy przez to, co się trafiło. Jest właśnie ten Friends in Hisui. Popatrzmy sobie jeszcze chwilę na to. No ponapawajmy się. Jest Swablu, Radiant Eternatus, Zacian, Kyogre, Energia Reverse, Ditto, Deoxys i Lucario V-Star. To jest promka tego dodatku, tego ETB-ka. A ja wam dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek i widzimy się w przyszłym na albo na streamie. Pa, pa!